Cześć. Trochę jeszcze mam katarku, ale już pomału zdrowieję. Te wstrętne wirusy, które napadły ostatnio na Polskę, chyba mi za bardzo nie szkodzą. Polecam czosnek. Tym razem go nie lubią bardzo. Można z miodem. Można też inne naturalne sposoby. Najważniejsze to kwaśna dieta. A to, na co teraz patrzycie, to jest bardzo młody las, ale tutaj mamy jakby coś, kurhanik. Albo coś kurhanopodobnego. Może jakaś mogiła. Czasami znajduję takie miejsca po lasach i to jest jedno z tych. Co o tym mówią archeolodzy? No, mówią, że to są kurhany. Chyba, że mówią, że to nie są kurhany, tylko, że to są ślady po wypalaniu węgla drzewnego. Owszem, mogą być to ślady po wypalaniu węgla drzewnego, ale wtedy powinny być w środku resztki tego właśnie węgla, jakieś spalone drewno i tak dalej. Nie widać tutaj żadnego spalonego drewna, ja oczywiście nie będę kopać, bo po pierwsze nie lubię niszczyć przyrody, a po drugie szkoda, to znaczy jeżeli tutaj są pochowani jacyś ludzie, czarodzieje, scytowie czy inne, to, o tutaj jest kolejny, to tym bardziej nie należy bezcześcić ich miejsca pochówku. Ja dlatego zresztą nie lubię, jak archeolodzy wyciągają kości z ziemi i potem je zabierają do muzeów, bo to nieładnie. No chcielibyście, żeby waszego pradziadka wywlekli z grobu i trzymali w muzeum jego kości, bo ja osobiście trochę byłabym wkurzona. Już bym wolała je spopielić i rozrzucić. Tak. No to już był drugi, teraz idziemy do trzeciego. Dziś jest taka górka. One najczęściej mają średnicę około 12 metrów. Te są bardzo płytkie. Oczywiście znalazłam je w naszym ulubionym geoportalu, ale na warstwie kolorowej, bo ja najczęściej szukam na tej czarno-białej, bo to najszybciej się ładuje. Ta kolorowa strasznie długo chodzi. Po prostu serwery geoportalu nie wyrabiają. Ale jak widać, lenistwo nie popłaca, bo znalazłabym to o wiele wcześniej, gdyby nie to, że mi się nie chciało włączyć kolorku. Zatem na geoportalu ostatnio łatwiej dojść do warstwy 3D. Później wam pokażę jak. O, tutaj mamy kolejny. No i idziemy jeszcze jeden. One idą w ogóle w takie skupiska niby kurhanów, albo i kurhanów. Są zazwyczaj grupami. I bywa, że jest ich 9. No tutaj mamy w rządku sporo ich. Chyba około 7, ale gdzieś w bok są jeszcze 2. Ale są tak płytko umieszczone, że ciężko mi było je zlokalizować. Będę sobie musiała zgrać dokładne kordy z geoportalu i spróbować się namierzyć z satelit, tak zwanych. No to był kolejny. Tutaj idziemy jeszcze do ostatniego. I chyba jeszcze 2 są. Ten jest. No tutaj nie za dobrze widać, ale on ma około 0,5 metra wysokości. No taka górka jest. Tutaj ktoś czasem coś kopał. Widać, że są ślady. Miejmy nadzieję, że nie wykopał nic innego. No i tam jest taka jakby ostatnia górka, ale tutaj już jest mocno pokopane. No tutaj to raczej już jest dołek po górce. No może coś tutaj wykopali niestety. Nie widzę nic więcej. Wracamy. No, ja właśnie czasem lubię pójść do lasu wtedy, kiedy nikt nie chodzi, to znaczy późną jesienią. Są ludzie, którzy nawet śpią w takim lesie o tej porze. Ja niestety trochę marznę. To znaczy tak 5 stopni to jeszcze. Ale jak się robią przymrozki, to niestety. Niestety, no tutaj. No ja wiem, że pewnie nie widzicie nic. Ja widzę na żywo tą górkę, ale na żywo zawsze więcej widać niż na filmie. I w związku z tym widzicie pewnie tylko drzewa. No ale tutaj jest taki lekki wzgórek.
Wydaje mi się, że tutaj chyba był drugi. Taki. To jest chyba ten, co wydawało mi się, że to może być ta górka. Ale nie jestem pewna, bo te tutaj w tym rządku były dokładniej. Aha, jeszcze co to mogło być? To znaczy, w czasie I wojny światowej robiono różne ziemianki dla oficerów i to mogą być też ziemianki. I w związku z tym archeolodzy mogą brać resztki po ziemiankach za scytyjskie albo inne tego typu kurhany, więc na to trzeba zwracać uwagę, aczkolwiek to nie wygląda jak ziemianka, bo ziemianka raczej miała taki wał dookoła i w środku dziurę, a tutaj mamy po prostu okrągłe coś o średnicy około 12 metrów. Dlaczego zawsze tyle? Nie wiem. Tutaj nie jest to dokładne koło, nawet leciutko jest miejscami kanciate. No ale tutaj pamiętajmy, że tutaj sadzono drzewa i tutaj się przewalał różny sprzęt. Więc to, że w ogóle je widać w terenie, to jest naprawdę cud. Tym bardziej, że one są z piachu. Ten piach mógłby się już zupełnie zniszczyć. A tu się okazuje, że jednak jest. Także nie jest najgorzej. No tutaj taki rządek. O, tam może widać jedno wzniesienie. Las jest młody. Zobaczcie. Tutaj takie przeciętne drzewko. Ma jakieś. No nie ma nawet 20 cm. Ma może 16 cm średnicy. No to daje jakieś 80 lat może. Nie ma 80, bo to sosna. To było posadzone albo tuż przed II wojną światową, albo tuż po II wojnie światowej. Co tutaj rosło przed II wojną światową? Bo są też grubsze. Może to jest znowu. Zobaczcie, one były posadzone w tym samym czasie i jedno drzewo ma kilkanaście centymetrów, tak? A inne drzewo posadzone w tym samym czasie ma już 20. Więc już na etapie tak młodych drzew są spore różnice. I że na przykład za 100 lat, gdyby pozostawiono te drzewa, to będzie się nam wciskać, że jedno drzewo ma 200 lat, a drugie ma 100, tak? A były posadzone w tym samym czasie, tylko po prostu ich przyrosty są różne. O, tutaj mamy takie grubsze drzewo i tu mamy cieńsze. To jest zwykłe nasadzenie w las, proszę. Jedno drzewko jest takie cienkie. Ma może z 15-16 cm, a drugie ma ponad 20. To są rówieśnicy. Ja zresztą kiedyś sadziłam drzewa, to mam jakie takie pojęcie i czasami jest tak, że posadzone tego samego dnia drzewo. Po kilku latach jedno ma średnicę w granicach centymetra dwóch, a drugie ledwo rośnie i ma pół centymetra. No tak po prostu jest. To tak jak ludzie, jeden rośnie wysoki, drugi niski. I to, że ktoś jest bardzo wysoki, nie zawsze oznacza, że jest starszy od tego, co jest bardzo niski. To nie jest takie oczywiste. Z drzewami jest podobnie. Także to datowanie drzew, to trzeba po prostu liczyć słoje. Zresztą podobno z tymi słojami to też nie jest takie oczywiste, bo czasami słoje nie przyrastają, a czasami przyrastają grubsze. No ale powiedzmy, taki słój to daje nam milimetr, półtora rocznie, prawda? Razy dwa, bo na prawo i na lewo od drzewa. Czyli takie 20-parocentymetrowe drzewo ma prawdopodobnie grubsze słoje od tego, które ma kilkanaście centymetrów. Ale posadzono je w tym samym czasie. Wcale nie jest ponuro w lesie. Ja często słyszę, że w lesie jest ponuro jesienią. Nie ma po co tam chodzić. No, moim zdaniem nie jest wcale ponuro. Jest po prostu trochę inaczej, ale nadal jest zielono. Zwłaszcza w iglastych. No, to znaczy, jeżeli nie chcecie, żeby było ponuro, to chodźcie do iglastych lasów późną jesienią, bo będziecie mieli nadal zielono, bo tutaj jest dużo mchów. Borówka, no proszę. Zobaczcie, co znalazłam. Podwieczorek. Widzicie? A, to sobie zjemy. Taka nagroda za
włożony wysiłek. O, druga. Widzicie? Jest 2 grudnia, tak? Właściwie nie listopad już. I nadal można dostać jedzenie w lesie. Lekko kwaskowate, ale smaczne. O, tu jeszcze są. Dobrze wiedzieć. Nie zawsze myślałam, że to są jagody, a to są borówki tej części lasu. No będziemy przyjeżdżać tutaj na boróweczki. Niam, niam, niam. Także mam nadzieję, że mnie te borówki wyleczą z resztek wirusa. Albo bakterii, nie wiem co to było. O, jeszcze jedna. Jeszcze, zobaczcie, jakie to są piękne boróweczki. Ha. Tylko niestety mi nie robi ostrości. Ale super. To zjemy. Dobra, jedną zostawimy na nasionka. Właśnie warto nie zjadać wszystkiego, no bo z czegoś te roślinki muszą potem urosnąć. To tak jak z grzybami. Zawsze się zostawia grzyb, nie? Albo część grzybów się po prostu chodzi po lesie i rozrzuca zarodniki. I wtedy znowu będą grzyby nowe. Także jak się zna cykl przyrody, to można z niej całkiem fajnie wyżyć. Nawet z takiego zwykłego lasu, jak widzicie. A w takiej borówce, która rośnie w lesie, jest 10 razy tyle bakterii. Tfu, jakich bakterii? Co ja gadam? Dwa razy tyle? Tak, 10 razy tyle witamin niż w takim sklepowym żarciu. Także te moje 4 borówki to tak jak 4 jabłka ze sklepu. Tak, tak, o, to jest chyba najlepiej widoczny kurhaj z nich wszystkich. No dobrze. To dziękuję za miły spacer wspólny. No i do usłyszenia przy kolejnym samotnym spacerku. Policzmy słoje. Tu jest środek. Zobaczcie, tu jest, tu przyrosło tyle, a tu przyrosło tyle. Czyli zobaczcie już na takim cienkim drzewie, jaka jest różnica grubości. No ale dobra, liczmy. To wyrosło jakoś szybko. Raz liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tutaj trochę nie widać. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tutaj mało rosły. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, no powiedzmy 50 lat. To drzewo ma 50 lat, czyli zostało posadzone po II wojnie światowej. I tu mamy więcej takich ściętych. Ona ma około no niecałe 20 cm średnicy. O. I to tak w ramach starych drzew w Polsce.